krypty z dziesiątkami szkieletów znalezione pod parkiem w Nowym Jorku. Do tego odkrycia doszło zaledwie dzień po Halloween. Robotnicy przeprowadzali naprawę instalacji wodnej, kiedy odkryli krypty zawierające ludzkie szczątki około metra pod ziemią. Dwie krypty zostały odkryte jedna obok drugiej. Każda miała około 2,5 metra wysokości i drewniane drzwi. W jednej znajdowały się szczątki 9 do 12 osób, w drugiej leżały ułożone obok siebie trumny. Szczątki pochodzą prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX wieku, a krypty mogły być częścią cmentarza przy kościele prezbiteriańskim. Archeologowie wkroczyli do akcji i starają się zidentyfikować szczątki.